Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku spotkań z cyklu Rozwój w życiu codziennym. Izabela Nowakowska i Anna Brońska. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o związkach. Jak to jest w związku? Asiu, wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi do Ciebie klientka i mówi tak. Pani Asiu, w zasadzie to wszystko jest w porządku. Ja wiem, że on mnie nie zdradza, ale ja się w ogóle nie czuję kochana. Co byś takiej osobie doradziła? O co chodzi w ogóle? Przede wszystkim porozmawiałabym z nią, co tak naprawdę dzieje się w tej relacji. Bo czasami jest tak, że pozornie wszystko wygląda w porządku. Natomiast rzeczywiście nie ma już tego uczucia. Ono gdzieś po prostu wygasło. Jeżeli natomiast jest inaczej, jeżeli uczucie jest, tylko powiedzmy jedna ze stron nie jest w stanie odebrać odpowiedniego komunikatu, no to wtedy pracujemy chociażby nad odpowiednią komunikacją w relacji, pracujemy nad dostrzeżeniem chociażby tych przejawów uczucia ze strony partnera czy partnerki. Dlatego każdy przypadek w takiej sytuacji rozpatruje się po prostu indywidualnie. No tak, ale czy są jakieś takie sposoby, jakieś pomysły, które można byłoby doradzić takiej osobie? Bo ona nie powiedziała od razu, że bo on mnie nie kocha, tylko ona nie czuje się kochana. Mm-hmm. Czy to jest jakaś różnica? Oczywiście, ogromna. Stwierdzenie, że druga strona nas nie kocha, może być prawdziwe, może być to tylko nasz odbiór, tak? Nasza interpretacja jakichś zachowań. Natomiast kiedy mówimy, ja nie czuję się kochana, wtedy mówimy tylko o tym, co się dzieje w nas. Czyli nie negujemy tego, co jest w drugiej, jakby z drugiej strony. Nie zagłębiamy się nawet, czy z drugiej strony to uczucie jest, czy go nie ma. Bardziej koncentrujemy się wtedy na sobie i łatwiej jest wtedy coś zrobić, bo kiedy trafia do mnie taka osoba, która mówi, że no to ja, tak, to ja mam jakiś problem, to mnie z czymś jest nie tak, wtedy możemy nad tym popracować. Gdyby ta pani powiedziała do mnie, mój mąż mnie nie kocha i co ja mogę z tym zrobić? Owszem, pewne wskazówki mogłabym jej dać, natomiast nie jestem w stanie spowodować, żeby na przykład takie uczucie się pojawiło. Nie jestem w stanie zagwarantować również takiej osobie, że to uczucie się pojawi. Natomiast jeżeli pani mówi, ja nie czuję się kochana, to tutaj jestem w stanie tej kobiecie pomóc. Jak konkretnie? Zagłębiając się tak terapeutycznie, to najczęstszym powodem takich odczuć jest po prostu pewien brak, który ma taka osoba w sobie. Ta kobieta najprawdopodobniej nie czuła się kochana już wcześniej. Nie czuła się kochana być może w domu rodzinnym. I może być tak, że ona nawet kiedy ktoś darzy ją uczuciem, ona nie jest w stanie tego dostrzec. Tak jakby jej umysł, jej podświadomość nie nauczył się rozpoznawać sygnałów związanych właśnie z byciem obdarowywanym uczuciem. Bo pojawia się w psychologii takie jakby zjawisko, które nazywa się zbiornikiem miłości. Mhm. Czy możliwe jest, że ten zbiornik miłości jest zbyt pełen, albo zbyt pusty, albo ma dziury? Mhm. O co tu chodzi? Tak, jest to amerykański psychoterapeuta Greg Chapman opracował taką teorię mówiącą o różnych sposobach okazywania i wyrażania miłości i odbierania też miłości. I to nasze takie poczucie bycia kochanym lub niekochanym, tak, jest określany jako pewnego rodzaju taki zbiornik, tak? Każdy z nas miał w sobie taki zbiorniczek, w którym jeżeli czujemy się kochani, to ten zbiorniczek się właśnie zapełnia, tak? I jesteśmy wtedy, z jednej strony czujemy się dobrze sami, z drugiej strony jesteśmy w stanie też się tym dzielić, co mamy w sobie.
zgodnie z teorią, z pustego Salomon nie naleje nawet, prawda? Więc jeżeli brakuje nam w środku uczucia, to nie jesteśmy w stanie go też dawać, tak? Pojawia się deficyt i bardzo, no, mamy taki brak i tylko szukamy, skąd możemy go wziąć, tak? Jak możemy sobie tutaj zapełnić tą dziurę? No właśnie, jak możemy sobie zapełnić tą dziurę? Sposobów jest wiele. Jeśli chodzi o te sposoby, które właśnie, o których wspomina pan Chapman, to jest takich 5 podstawowych sposobów. Jest to dotyk, są to prezenty, pomoc, wsparcie, są to afirmujące słowa i wartościowy czas. 5 takich sposobów. I teraz, jeżeli na przykład jedna osoba ma taki sposób wyrażania i odbierania, zauważania miłości, słowa, tak, afirmujące słowa, a druga osoba będzie miała na przykład dotyk, to teraz może być tak, że jedna i druga strona naprawdę prawdziwie głęboko się kochają, okazują sobie to uczucie, ale okazują w taki sposób, jaki jest charakterystyczny dla nich. Druga strona może tego nie odbierać, bo to jakby nie, ona może nie dostrzegać tych przejawów w ogóle, bo nie tego tak naprawdę potrzebuje. Czyli nie odbiera tego jako objaw miłości. Dokładnie tak. Mhm. Czyli na przykład partner, który ma na przykład ten dotyk, powiedzmy, mhm, tak, może przytulić tą swoją partnerkę, może ją, nie wiem, pogłaskać po głosach, wziąć ją za rękę. Natomiast ona jakby, no, może zauważać to, natomiast nie będzie to powodowało, że ona poczuje się naprawdę kochana przez niego. Może zupełnie błędnie interpretować takie sygnały. Z kolei w drugą stronę, ona może mu mówić, że bardzo go kocha, że jest dla niej ważny, że go podziwia. No i on, owszem, będzie słyszał te słowa. No, to miło jest usłyszeć, ale jakby też nie będzie to powodowało tego, że on z kolei będzie się czuł kochany. Jedyne rozwiązanie w takiej sytuacji to po pierwsze rozpoznać nawzajem te swoje języki miłości i nauczyć się języka partnera. Wtedy jest szansa, że i my jesteśmy w stanie dostać to, czego potrzebujemy, w taki sposób, w jaki potrzebujemy, i druga strona również. A z kolei, kiedy jest wtedy ten przepływ, kiedy obie strony dostają, jakby ich potrzeba jest zaspokajana w taki sposób, jaki jest charakterystyczny dla nich, wtedy ten związek może po prostu rozkwitać. No tak właśnie mi się teraz przypomniało, że w różnych poradnikach dla kobiet jest często napisane: chwal swojego partnera, mhm, chwal swojego mężczyznę. Czy tak to znaczy, że właśnie ten język afirmacji, tak, mhm, jest dominujący dla mężczyzn? Nie, absolutnie nie. Na przykład bardzo często, kiedy mówię, rozmawiam z mężczyznami i mówię im o tych językach miłości, najczęściej mówią: moim językiem jest dotyk. Tak, to najczęściej się do tego przypisują, ponieważ kojarzą najczęściej to z bliskością fizyczną, tak? Natomiast może być tak, oczywiście bliskość fizyczna jest istotnym elementem relacji, tak, związku, natomiast kiedy zagłębimy się w potrzeby psychiczne, okazuje się, że zupełnie inna, jakby inna forma, tak, inny sposób jest charakterystyczny dla tej osoby. No tutaj myślę, że dobrym sposobem dla sprawdzenia dla panów, czy mhm, język właśnie dotyku, czyli tej bliskości fizycznej, jest waszym dominującym językiem, jest to, żeby sprawdzić, jak zachowujecie się wobec innych mężczyzn. Mhm. I jeżeli jest to rzeczywiście poklepanie po plecach, no, jeśli witacie się z jakimś swoim znajomym kolegą na misiaczka, tak, mhm, no to może oznaczać, że jest to wasz język miłości, prawda? Tak, oczywiście. I nie ma on nic wspólnego z bliskością fizyczną. Mhm. Wielu osobom właśnie kojarzy się, jakby jest to uproszczenie takiej języki miłości, tak? I kiedy mówimy miłość, to często jakby ograniczamy się tylko partner, partnerka albo rodzić dziecko, prawda? Natomiast chociażby przyjaźń też jest formą miłości, tylko jakby innego rodzaju. To też jest
okazywanie sobie bliskości i właśnie te języki miłości, tak, jak powiedziałyśmy, stosujemy nieświadomie w każdej bliskiej relacji. Absolutnie w każdej. Jeżeli jakiś człowiek jest dla nas ważny i bliski, to nieświadomie będziemy stosować ten język. Swój własny. Jak już rozmawiamy o tych językach, to powiedz, Asiu, dosłownie kilka słów na temat tego, co to znaczy ten wartościowy czas. Wartościowy czas, najlepiej to podać na przykładzie relacji rodzić dziecko. Bo to czas, chociażby tak, powiedzmy, w zagonieniu takim codziennym tego czasu nam brakuje. I gro rodziców ma problem, jak wykroić z tej codzienności właśnie przestrzeń na prawdziwe takie bycie z dzieckiem. Często jest to na tej zasadzie, że kiedy po południu spotykają się wszyscy domownicy w domu, rodzice wracają z pracy, dzieci z przedszkola, ze szkoły, to niby się wydaje, że wszyscy są, tak? Wszyscy są razem, mogą przebywać nawet w jednym pomieszczeniu. Natomiast to, że wszyscy jesteśmy razem, to nie znaczy, że jest to już odbierane jako wartościowy czas. Wartościowy czas jest wtedy, kiedy jesteśmy w 100% skoncentrowani na tej drugiej osobie. Kiedy słuchamy jej uważnie, kiedy nic nas nie rozprasza. Czyli nie będzie wartościowym czasem czas, kiedy na przykład bawię się z dzieckiem piłką, czy gram na przykład w jakąś grę i jednocześnie rozmawiam z kimś na telefonie albo oglądam film w telewizorze. Dlatego wartościowy czas jest to czas, kiedy jesteśmy w pełni skoncentrowani na naszym rozmówcy. Na naszej, jakby, czy na tej drugiej osobie, bo to niekoniecznie musi być rozmowa, tak? No to teraz już rozumiem, jak czasami właśnie kobiety narzekają, że partner nie spędza ze mną czasu, tak? A on znowu mówi, jak to nie spędzam z tobą czasu? Ty sobie gotujesz, a ja siedzę w pokoju, coś tam robię, no przecież siedzę cały dzień w domu, tak? No ale teraz jest to zrozumiałe, tak? Bo nie jest to czas poświęcony tylko i wyłącznie tej drugiej osobie, tak? Tak. To jest to zrozumiałe. Miałyśmy tam jeszcze pomoc, powiedziałaś? Tak. Pomoc. Robienie czegoś, Pomoc jest to ten język, kiedy robimy coś z intencją dla kogoś, żeby sprawić mu przyjemność, żeby czegoś go na przykład nauczyć. To jest ten rodzaj, powiedzmy, między przyjaciółmi. Dzwoni do mnie przyjaciółka i mówi, mam problem. W tym momencie, jeżeli, no nie wiem, nie jestem, powiedzmy, w pracy, tak? Jeżeli tylko mam taką możliwość, po prostu jestem dla niej. Jestem dla niej, czy się z nią spotykam, czy może potrzebować różnego rodzaju pomocy. Może potrzebuje rozmowy, może potrzebuje, żeby ją gdzieś zawieźć na przykład, a może po prostu potrzebuje tylko życzliwego ucha, żeby napięcie z niej zeszło. Tak? Czyli robię dla niej to, co jest dla niej w tym momencie ważne, czego ona potrzebuje. Czyli słynne posprzątanie samochodu partnerce to właśnie to, tak? Tak, tak, dokładnie. Pamiętam taką parę, która kiedyś do mnie trafiła i najpierw przyszła właśnie ta kobieta i powiedziała, że nie czuje się do końca szczęśliwa w relacji, nie czuje się właśnie kochana. To, czego jej bardzo brakowało, to brakowało jej bardzo dotyku, przytulania, tak? I właśnie mówi, że nie ma pewności, czy jej mąż po prostu ją kocha. Kiedy zaczęłyśmy rozmawiać opowiadała o tym, jak wyglądają ich relacje, jak wyglądają takie różne sytuacje z dnia codziennego i kiedy przybliżyłam jej między innymi właśnie to pojęcie języków miłości. W którymś momencie pojawiły jej się łzy ze wzruszenia, bo zdała sobie sprawę z tego, że jej mąż na co dzień
wielokrotnie okazywał jej to uczucie, tylko właśnie jego językiem była ta pomoc. Czyli na przykład potrafił wstać wcześniej zimą, wstawić na przykład wodę na herbatę czy kawę, odśnieżyć jej samochód, nagrzać jej samochód. Także kiedy ona już wychodziła do pracy, to nie musiała sama tego robić. Czy wiele takich drobnych sytuacji, które on robił coś dla niej po prostu. Natomiast ona tego nie zauważała. Najpiękniejsze było, kiedy spotkałyśmy się kolejny raz, zapytałam się, jak przebiegło spotkanie z mężem, czy rozmawiali na ten temat. No i powiedziała właśnie, że dostrzegła te różne zachowania jego, że uświadomiła sobie, że on po prostu tak okazuje jej swoje uczucie, a on w odpowiedzi po prostu ją przytulił. To rzeczywiście miło. Mhm. I mieliśmy jeszcze prezent. Czy to znaczy, że prezenty. Mamy się obdarowywać prezentami, drogimi prezentami? Absolutnie nie, to nie muszą być drogie prezenty. Jakby język miłości pod tytułem prezent to jest bardzo szerokie pojęcie, tak? To jest właśnie obdarowywanie drugiego człowieka. I tutaj obdarowywać możemy różnymi rzeczami. Mogę obdarować kogoś przedmiotem, czyli na przykład kupię coś dla kogoś. Mogę coś dla kogoś wykonać, tak? Ale również prezentem, darem dla drugiej osoby może być na przykład to, że przygotuję dla niej posiłek taki, który ona najbardziej lubi i podam go właśnie z taką intencją, tak? Specjalnie dla ciebie. To jest specjalnie dla ciebie. No właśnie przypomina mi się taka sytuacja, jak moja babcia kiedyś wyciągnęła taki stary zeszyt i tam miała zasuszone takie polne kwiatki i mi tak, zobacz, jak twój dziadek mnie kochał. Mm-hmm. To są kwiatki, które zebrał specjalnie dla mnie. Mm-hmm. I tak mi akurat bardzo to pasuje tak. Do tego języka miłości właśnie. Tak, tak? Dokładnie. To były rzeczywiście bardzo drobne kosztowo, tak, mm-hmm. Gest, ale były zebrane na polu, tak, przez dziadka, mm-hmm. specjalnie dla babci i no, były dla niej na tyle cenne, mm-hmm. że przechowywała je przez wiele lat. Tak, piękny, piękny wyraz uczucia. I to docenienie też tego gestu. Bo to, co się niestety często dzieje tutaj wcześniej, jak wspomniałaś o tym właśnie pełnym zbiorniku, pustym zbiorniku, kiedy nie otrzymujemy tego uczucia w taki sposób, żeby nasze wnętrze to traktowało jako wyraz uczuć, to jakby ten wewnętrzny zbiornik, nasze poczucie bycia kochanym się coraz bardziej opróżnia. Coraz jest nam trudniej i czujemy się coraz mniej szczęśliwi. W związku z tym, że wiemy już, jakie są języki miłości, pozostaje nam jedynie poobserwować siebie, poobserwować swojego partnera i zastosować w życiu. W jaki sposób? Najlepiej spróbować zastosować każdy z tych języków oddzielnie. Nie wszystkie naraz, bo wtedy trudno nam będzie rozpoznać, który z tych sposobów jest właściwy dla nas czy dla tej drugiej osoby. Można sobie wyznaczyć takie zadanie, na przykład, że przez tydzień czy dwa stosujemy jeden z tych sposobów w stosunku do bliskiej nam osoby. I obserwujemy, co się dzieje. Jeżeli jesteśmy w takiej relacji, że możemy na ten temat porozmawiać, to oczywiście warto jest uzyskać, tak, ten feedback. Czy ta druga osoba w ogóle zauważa to, czy to jest dla niej ważne, czy to jest dla niej miłe, czy te gesty różne, które wykonywaliśmy, miały dla niej w ogóle znaczenie. Potem kolejny tydzień, kolejny z tych języków, kolejny i kolejny. W ten sposób możemy rozpoznać z jednej strony, jaki język jest charakterystyczny dla naszego partnera. Dla nas również, ponieważ to, co jest dla nas charakterystyczne, przychodzi nam z łatwością. Robimy to po prostu nieświadomie w każdej chwili. Natomiast te inne wymagają od nas zastanowienia, skupienia. Czasami może nam brakować pomysłu, jak zastosować ten język miłości. Po prostu obserwujmy, jak nasza relacja będzie rozkwitać z czasem. No i kochajmy się. Tak jest. Na każdy z pięciu sposobów i nie tylko. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.